Z Windsor Park witają Państwa Andrzej Juskowiak i Dariusz Szpakowski. Na razie atmosfera wyczekiwania i nadziei po obu stronach. Dla obu zespołów jest to mecz ostatniej szansy. Nie mogą sobie pozwolić na porażkę. Przede wszystkim Polacy, bo o nich myślimy. Ale podobny nastrój jest w zespole naszego dzisiejszego rywala, czyli ekipy Irlandii Północnej. Przenikliwy, zimny wiatr, zimno, a także grząskie boisko, bo wczoraj tutaj w Belfaście padało. Irlandczycy są przekonani, że są w stanie pokonać Artura Borucza. O Borucu sporo można się było dowiedzieć. Oto ustawienie drużyny Irlandii, a więc w bramce z numerem pierwszym Taylor. Dalej od prawej strony z dwójką McAuley. Mamy z osiemnastką Hughesa, z piątką Craigena i z numerem trzecim Evansa, z siódemką Johnson, Cligan z szóstką, McKen z ósemką, Brand z jedenastką i z dziewiątką. Ten niesamowity Healy, ale jeśli chodzi o eliminację Mistrzostw Europy, bo w Mistrzostwach Świata strzelił do tej pory jedną bramkę i dziesiątką Fini. Polacy, w bramce Borut, z prawej strony z trzynastką Wasilewski, dalej z czternastką Żewłakow, który jest kapitanem naszej drużyny, z piątką Dudka, z czwórką Wawrzyniak. Druga linia, Robert Lewandowski, numer 7, Mariusz Lewandowski, numer 18, Tomasz Bandrowski, numer 15, Jacek Krzynówek, numer 8, przed nimi z szóstką Roger, a jeszcze bardziej wysunięty jest Ireneusz Jeleń. Gracze rezerwowi, jeśli chodzi o Polaków, to Załuska, Bosacki, Wojtkowiak, Boguski, Saganowski, Błaszczykowski, Trałka. No i pytanie, dlaczego nie ma Fabiańskiego? Ano dlatego, że ma zatrucie pokarmowe. National Anthem of Poland. Mamy zawodników, którzy potrafią dobrze dośrodkować, tylko trzeba w odpowiednim momencie wejść po lekarza. Mariusz Lewandowski spróbował z daleka, ale to nie mogło być zaskoczenie dla Taylora, dobrze ustawionego. Lewą stroną Irlandczycy. Dalekie podanie. Jest tutaj Fini. Groźnie Fini, pole karne Fini. Ach, mieliśmy teraz sporo szczęścia. Źle oceni, wydaje mi się, Dariusz Dudka piłkę. Tak, nie trafił i tutaj jest bardzo dobra sytuacja do oddania strzału. No, była to trzecia minuta tego spotkania. Od pleców odbiła się przypadkowo piłka od Dudki. Tak, Dudka patrzył, co robi jego napastnik, a nie patrzył. Od rzutu z autu Wasilewski. No, tutaj trudno będzie wygrywać te powietrzne pojedynki, do których są przyzwyczajeni piłkarze Irlandii Północnej. Gra jest raczej dość prosta w wykonaniu naszego dzisiejszego rywala. Teraz błąd, to może być kosztowne, bardzo złe zachowanie. Borut uratuje, uratował jeszcze tutaj wespół z Dudką. No ale to było po raz drugi bardzo, bardzo groźnie, jeśli chodzi o polską drużynę. Gospodarz. No, na razie nie zagraziliśmy ani razu bramce Taylora. Tymczasem dwukrotnie to po błędach naszych obrońców zagrozili nam piłkarze Irlandii Północnej. No i proszę, po błędzie tracimy bramkę. Przełamał się po raz kolejny Healy, najskuteczniejszy w reprezentacji Irlandii. Dziesiąta minuta, trzeci błąd Polaków i fatalnie rozpoczynamy. Niestety do trzech razy sztuka, tutaj kolejne nieporozumienie. Tym razem Borucza z Wawrzyniakiem. Troszkę mówiłeś, Andrzej, o tym. Był tutaj ten moment słońca, który na pewno oślepiał Artura Borucza. Spójrzmy, popatrzył. Nie zdecydował się i proszę. Tak, był bardzo blisko Wawrzyniak, napastnika reprezentacji Irlandii. Nie wiem, dlaczego on go tu odpuścił kompletnie. No taki lis w polu karnym, jakim jest Healy, nie marnuje takich sytuacji. Jeśli chodzi o bramki, to jest rekordzistą reprezentacji Irlandii. To jego 36. gol. No i od 10. minuty przegrywamy 0-1. Ale może to podziała na Polaków w sposób taki, powiedziałbym, no, wyzwoli gdzieś w nich wolę. Szkoda tej sytuacji z 10 minuty, bo taka bramka, można powiedzieć, z niczego. Tak, tylko że wisiała już w powietrzu, ponieważ nie można robić w meczu międzypaństwowym tylu prostych błędów. No
Artur Boruc. Roger. Irlandczycy z północy. Boruc wprost pod nogi Johnsona. Johnson. Fini. I wybijamy poza linię boczną. Nie wygląda to dobrze. Jak dotychczas 25 minut 0 do 1. Przegrany główkowy pojedynek przez Rogera. Dudka. Niezbyt pewnie. Wasilewski, Mariusz Lewandowski. Roger teraz było na jeden kontakt. Bry dokładnie do Jelenia. Nie ma spalonego. Jeleń, jest szansa. Jeleń, pole karne. Aj, broni Taylor. Gol! A więc mamy wyrównanie. 27 minuta. Jedna akcja piękna. Na jeden kontakt. Ireneusz Jeleń z strzelcem bramki wyrównującej w 27 minucie. Dali się wciągnąć Irlandczycy, nie byli dobrze zorganizowani w obronie, ale na takie właśnie zagrania liczyliśmy od pierwszej Proszę, minuty. Mariusz Lewandowski, Roger i teraz na wolne pole, nie było spalonego. Tak, zdecydowanie wykorzystaliśmy szybkość Jelenia. Krzyknąłem, widać, że jest Taylor, bo obronił, ale jednak nie do końca. Jeżeli regularnie zdobywa się gole, to w takiej sytuacji trzeba to też uczynić. No, zdecydowanie lepsze mamy nastroje. Powrót Jelenia bardzo udany do reprezentacji w 20 występie. Trzeci gol gracza Oser. Nie zmarnował szansy. No i myślę, że teraz powinni się nasi odblokować, Andrzej. Zdecydowane wejście Wasilewskiego. Warczy Robert Lewandowski z Evansem. I będzie rzut rożny dla Polski. Powalczyli teraz nasi. Widać, jak wspomniałem, że się troszkę odblokowali. Na pewno to doprowadzenie do remisu niejako rozpoczyna od nowa mecz. Tak, dwóch obrońców bocznych musi się częściej wyłączać. Oni muszą być bliżej pomocników. Wtedy łatwiej jest przejąć piłkę. No i teraz kłopot, bo został uderzony jakimś przedmiotem w głowę boczny arbiter. No, na pewno będzie kara, ale to jest mało istotne. Istotne, żeby nic się nie stało Szwedowi. Lepiej, żeby Roger też się stamtąd odsunął. Tymczasem Roger rozgrzewający się jeszcze. No niestety, chamstwa i brutalności nie brakuje, mimo że ponoć na Wyspach sobie poradzono z tym. Na pewno w Anglii, ale jak widzimy w Irlandii Północnej. Lewandowski, Robert Lewandowski, przed pole karne był tam Roger. Żewłakow nie może złapać tej piłki w ręce. Boruc, no, niedokładnie, podanie wprost pod nogi strzelca bramki Finiego, ale ten uderzył niecelnie. No, bardzo trudna piłka, wycofana do tyłu do Boruca, taka kozłowana przy tym naprawdę no, fatalnym boisku. Wszystko zdarzyć się może. Wszystko zdarzyć się może, dlatego nie powinniśmy prowokować do takich sytuacji. Jeszcze raz bramka, którą zdobył, dając prowadzenie Irlandii Północnej, wcześniej Fini, a teraz sytuacja, po której mógł podwyższyć na 2 do 1. Znowu brak zdecydowania, znowu brak zrozumienia, wydaje mi się. Tak, musimy wrócić do tego, co już zaczęliśmy grać, gdy strzeliliśmy bramkę wyrównującą. Jest tam Robert Lewandowski, podłączył się Roger, do niego rozegranie. Konstruujemy atak pozycyjny, Roger, obiega Wandrowski, Roger z daleka niedokładnie i po stracie już Irlandczycy. Ale z przodu jest tylko Fini i Healy, musi czekać Brandt. Dobre wejście Wasilewskiego, grać dalej, czy nie, będzie rzut wolny jednak. Przeprosił Wasilewski. Znowu groźnie, ale uderzył Fini. Po raz kolejny nie Irlandczycy. Brandt, Hughes z wykorzystaniem Taylora. No, gdyby Jeleń wiedział, że będzie taki kiks, sam Taylor sprowokował rzut rożny.
Ale tak, to najlepiej świadczy o boisku, Andrzej, widać, prawda? Widać, że nawet gospodarze mają olbrzymie problemy z tym boiskiem. Podskoczyła piłka. Ale sprowokowaliśmy tą sytuację, ponieważ... Jest zdenerwowany Leo Benhaker, bo na pewno nie może być zadowolony z tego, co prezentujemy. Te uwagi, tutaj żadnych obaw. Natomiast jedyną niepokojącą rzeczą jest to, że stwarzamy mało sytuacji podbramkowych. No teraz błąd Michała Żewłakowa i Fini po przejęciu. Fini, no to nie zagrozi. Ale po raz kolejny błąd. Taki dosyć prosty błąd przez... To, co miało być naszą najmocniejszą stroną, czyli no, solidność, zgranie, zaufanie do siebie, bloku defensywnego, tutaj no, sporo błędów. Jednak zostaje na swojej pozycji. Co ciekawe, piąty dla nas rzut rożny, żadnego nie mieli Irlandczycy. Okazja, ach, piłka odbiła się od jelenia. Nie spodziewał się chyba tego. Nie spodziewał się, szkoda. Była to naprawdę bardzo dobra sytuacja do zdobycia bramki. Ireneusz Jeleń, zdecydowanie najlepszy piłkarz pierwszej połowy w meczu z Irlandią Północną. Udało ci się strzelić gola, podanie Rodgera jak marzenie, a przecież nie mieliście zbyt wiele czasu, żeby ze sobą grać. No tak, trener przed meczem nam przypominał, żebyśmy właśnie wykorzystali moją szybkość. Bardzo dobre podanie od Rodgera i no i 1-1. Przyznasz, Irek, że wasza gra nie wygląda dzisiaj przekonująco. No na tej murawie bardzo trudno się gra. Piłka co chwilę skacze i musimy grać górą i oni ten styl lubią walkę, no i dlatego tak wygląda ten mecz. Bardzo wiele błędów w obronie, ty za tą obronę nie odpowiadasz bezpośrednio, ale z czego te błędy wynikają? Ja nie wierzę do końca, że to jest kwestia murawy. Tak, no tak, tak jak powiedziałem wcześniej, murawa jest w fatalnym stanie, do tego wieje. Teraz będziemy grali drugą połowę na tamtą bramkę, będziemy grali z wiatrem i na pewno będzie lepiej. Dziękuję bardzo, tyle. Ireneusz Jeleń. Atakuje Roger. McCauley. Jest tutaj i trzeba uważać Fini, Wawrzyniak. Będzie rzut rożny. No, po raz kolejny sprowokowaliśmy taką sytuację, że korzystają na tym Irlandczycy. Prosta gra, długie podanie na wolne pole, błąd obrońcy, no i teraz mamy rzut rożny. Ale zadziwia mnie to, że nie podpowiadają sobie obrońcy, że musi uważać Wawrzyniak, bo jest obok niego napastnik Irlandii. Rzut rożny dla gospodarzy. No teraz będzie Borucowi się grało o tyle gorzej, ale poczekajmy, bo jest bramka na 2-1 dla Irlandii. W uściskach jest Evans. Bardzo dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ale tutaj nasi przybierni postawie naszych obrońców. Bardzo... Młody wychowanek Manchester United, pozostawiony bez opieki. To będzie, Andrzej, dla ciebie do prześledzenia. Proszę. Tak, zdecydowanie atakował piłkę, ale wydaje mi się, że też był nasz obrońca przy nim. On był Bandrowski przy nim. Czy Wasilewski. Tak, zdecydowanie Wasilewski powinien atakować piłkę. Nie wiem, dlaczego on pozwolił Irlandczykowi jako pierwszy dojść do tego dośrodku. Krzynówek w pole karne. Krzynówek, no Taylor z największym trudem, ale łapie. Nie wiem, czy Jacek Krzynówek był zdecydowany, żeby uderzać na bramkę, czy chciał po prostu posłać tą piłkę między obrońców a bramkarza. Szkoda, bo mieliśmy tam sporo zawodników, którzy mogli tą akcję zakończyć. Wywalczyliśmy rzut z autu, przyspiesza Jacek Krzynówek wprowadzenie piłki do gry, do Roberta Lewandowskiego. Evans, przejmiemy, Mariusz Lewandowski mocno, no i tylko szkoda, że nie w światło bramki. Dobra decyzja, aczkolwiek niecelny strzał Mariusza Lewandowskiego. Nie dał szansy bramkarzowi popełnienia błędu. Znowu złe wybicie Boruca poza boczną linię. Ku radości kibiców irlandzkich. Tak, bo w pierwszej połowie Boruc grał w bramce, gdzie za nią jest trybuna, na którą nie wpuszczono kibiców w ogóle. Dużo przypadków jest, mało takich składnych akcji. Krzynówek, no może uderzy. Krzynówek ma szansę. Krzynówek z daleka ponad bramką Taylora. Gotowy Kuba Błaszczykowski do wejścia. Części zrobił, chciał to wykorzystać Ireneusz Jeleń, Wasilewski.
Lewandowski, ale ubiegli go Irlandczycy. No i dobrze, że... A i będzie bramka! Jezus Maria, jaki błąd Boruca! Coś niesamowitego! Na prawą nogę było zagranie, ale żeby w ten sposób... Kompletnie nieskoncentrowany Artur Boruc. Ta piłka nie może przejść tak łatwo. 61. minuta i przegrywamy 1-3. Tej klasy bramkarzowi nie może się zdarzyć taki błąd. Sytuacja podobna do tej, kiedy odbiła mu się piłka od nogi i strzelili Słowacy. Teraz koszmarny błąd Artura Boruca. Ewidentnie widać, że piłka poskoczyła przed samą nogą Boruca, ale no niestety na takim boisku musi być na to przygotowany. Bramka Michała Żewłakowa, bo Boruc nie dotknął piłki, także to jemu zapiszemy tego gola. No to w niczym nie zmienia faktu, że przegrywam 1-3. No wystarczyłoby już tych prezentów w dzisiejszym meczu. Jak odwrócić to wszystko na naszą korzyść? Czasu coraz mniej, wiary chyba u naszych zawodników też mniej. I to jest zastanawiające, Andrzej, przed spotkaniem rozmawialiśmy. Może Dudkę do drugiej linii, może wprowadzić Bosackiego. Nie, bo tutaj argumenty były sztabu szkoleniowego takie, że linia defensywna zgrana, że rozumiejąca się i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem wszystkie trzy bramki, jakie straciliśmy, wynikają z błędów defensorów. Roger. Proszę, jaka łatwa strata. I już będzie zagrożenie. Już Irlandczycy. Healy. Nasze szczęście wysoko ponad bramką. Ten, który strzelał bramki jak na zawołanie, tym razem przestrzelił. Jeszcze trzeba powalczyć. Dobrze minął McCauley'ego, ale ten jednak odebrał Roger. Coś niesamowitego. Będzie żółta kartka dla Rogera. To nie możemy powiedzieć, że Irlandczycy czują się lepiej na tym boisku, bo oni na tym boisku nie grają na co dzień. Za to zagranie ręką. Mariusz Lewandowski z daleka wprost naszego zawodnika. Znowu te zagrania do Boruca. Nie wiem po co. Jakby nie wyciągnęli naszych wniosków. Tak, ale wydaje mi się, że Roger będzie ostatnia zmiana. Saganowski do gry wejdzie. Boisko opuści Ireneusz Jeleń. No, wydaje mi się, że bardziej Roger powinien zejść z boiska. Szynówek mógłby porozgrywać z Lewandowskim. Powrót do drużyny Marka Saganowskiego. To jego będzie 29. występ. Którzy powoli będą teraz starali się rozpoczynać swoją akcję. No myślę, że gdzieś Artur Boruc przeżywa tę całą sytuację. Po uderzeniu Żewłakowa i po niewcelowaniu w piłkę. No tak, aczkolwiek miał sporo czasu na to, żeby tą piłkę przyjąć, opanować i wtedy ją posłać bardzo daleko od własnej bramki. No i znowu niewiele brakowało. Tym razem McCauley. Dobre dośrodkowanie w pole karne. Ale też przy biernej postawie. Dwóch zawodników. Naszych obrońców. Lepiej wyblokować. Szepnął Bosackiego. Obrońcy irlandzkiego. McCauley. No nie dziwię się, że Worthingtonowi wciąż mało, mimo że prowadzą różnicą dwóch bramek. Robert Lewandowski nie sięgnął, ale Irlandczycy ambitnie utrzymali piłkę na placu gry. Znowu brak teraz komunikacji. Boruc musi krzyknąć, albo moja, albo Deutsch, prawda? Jeżeli krzyknie moja, to wtedy obrońca zostawia piłkę, ale on musi wyjść. On zrobił 3-4 kroki i został. No naprawdę trudno.
Nie wiem, czy to najlepszy sposób na to, by dośrodkować, choć się powiodło. Roger w pole karne. Saganowski, ach, niewiele brakowało. Sprytnie przedarł się Roger na lewej stronie boiska. Dobrze też dośrodkował. Zabrakło tutaj naprawdę niewiele, żeby Saganowski umieścił piłkę w siatce. Niesłabnie doping dla irlandzkich piłkarzy. To nie było dobre podanie. Ironiczne śpiewy pod adresem Artura Borucza. No, zapewniali, że zrobią tutaj wszystko. Załamany już tę grą Leo Benhaker, ale nie wiem, jakoś wyszliśmy do tego meczu i nie zaczęliśmy grać od pierwszych minut swojej reprezentacji. Saganowski do Rodgera. Wawrzyniak, pole karne, Saganowski i jest gol na 3-2. Tylko teraz pytanie, czy starszy czasy, to nie hokej, ale chyba za późno ta bramka kontaktowa, która by przywróciła nadzieję. Wawrzyniak kapitalnie Saganowski uderzył. Tak, poszedł zdecydowanie na piłkę, opłaciło się. Mieliśmy optyczną przewagę już zdecydowanie wcześniej, ale nie było to potwierdzone bramką. Tym bardziej, że rywal absolutnie był w naszym zasięgu. Spokojnie to spotkanie grając, nie popełniając takich błędów, wyjeżdżalibyśmy tutaj w zupełnie innych nastrojach. No ale może spróbują jeszcze nasi. Na Wyspach trzeba zagrać po brytyjsku, czyli po prostu do końca. Ciekawie rozwiązali to Irlandczycy. Koniec, a więc Irlandia pozostaje w grze. My już niestety nie, bez względu na to, co dalej się będzie działo. Fatalny występ biało-czerwonych. Co więcej, Andrzej, można powiedzieć? Trudno mi powiedzieć, że to zwycięstwo jest zasłużone Irlandczyków. No niestety... Nie, to nie jest zasłużone zwycięstwo Irlandczyków. To jest zasłużona porażka biało-czerwonych. Wykorzystali naszą słabość. Obok mnie Michał Żewłakow. Michał, dlaczego przegraliśmy ten mecz? Ja myślę, że powodów jest wiele. Gdy żeśmy go zaczęli, przeciwnicy mieli w sobie więcej wiary, więcej chyba koncepcji na grę i byli po prostu cwańsi, dołożyli do tego walkę na boisku. A my oprócz tego popełniliśmy tyle błędów, że możemy obdzielić nimi całe eliminacje. Nie możesz być dzisiaj z siebie także zadowolony i w ogóle z całej formacji obronnej. Nie no, ja myślę, że jeśli mamy mówić o dzisiejszym meczu, to trzeba powiedzieć, że to był katastrofalny występ, szczególnie w pierwszej połowie. Druga połowa wyglądała odrobinę lepiej, ale to z tego względu, że to Irlandczycy się cofnęli. Także wypada tylko przeprosić kibiców i wszystkich tych, którzy to oglądali. Ale czasami tak w piłce jest, że nie potrafi się wytłumaczyć słowami i dość logicznie to, co dzieje się na boisku. Przegraliśmy tę eliminację już? Myślę, że w tej chwili ciężko odpowiedzieć jednoznacznie. Na pewno nasze szanse zdecydowanie osłabły, a to, co będzie, trzeba poczekać, ale na dzisiejszy dzień nie będzie należał do najbardziej szczęśliwych. Dziękuję bardzo. Dzięki.